Cześć! Kolejne państwo, gdzie z pewnością każdy chciałby spędzić swoje wakacje. Kolejna rajska wyspa. Tak, to dziwo w końcu tylko jedna wyspa, a nie sriliard małych popierdówek. I kolejny raj podatkowy. Lecz co łączy wszystkie te opisy? Zapraszam do kolejnego odcinka Poradnika Turysty. Dziś przyjrzymy się bliżej wyspie Barbados. Barbados to państwo na Małych Antylach. Teoretycznie nie należy do Karaibów, ale jednak praktycznie już tak. Taki trochę samotnik z niego. Przechodząc do konkretów, językiem urzędowym jest angielski. Tak, to kolejny Commonwealth. Walutą jest dolar Barbados. Zaś religią dominującą jest protestantyzm. Barbados bez problemu możemy zwiedzać w ciągu całego roku, jednak tym najlepszym okresem jest zdecydowanie pora sucha, czyli od grudnia do czerwca. Wtedy trwa tu najwyższy szczyt sezonu, temperatury prawie się nie zmieniają i oscylują w granicach 30 stopni. Pora deszczowa, która trwa od lipca do listopada, raczej częściej spotkamy w niej deszcz, burze tropikalne czy cyklony. Obywateli Rzeczypospolitej nie są wymagane wizy w czasie pobytu do 3 miesięcy. Należy mieć przy sobie jedynie paszport oraz okazać bilet powrotny przy wjeździe. Za to przy wylocie należy uiścić opłatę lotniską w wysokości 25 dolarów barbadoskich. Nie są wymagane także żadne dodatkowe szczepienia. Barbados jest bezpiecznym państwem, jednak należy zachować ostrożność na plaży oraz w dużych zbiorowiskach ludzi. Kontakty jak w USA, także warto zaopatrzyć się w przejściówkę. Jak każda karaibska wyspa, nie posiada polskiego konsulatu ani ambasady. Najbliższa znajduje się w stolicy Wenezueli, czyli Caracas. Po okazaniu międzynarodowego lub polskiego prawa jazdy można uzyskać miejscowe prawo jazdy. Koszt dwumiesięcznego prawa jazdy 5 dolarów amerykańskich, zaś rocznego 50. Wydaje je m.in. wypożyczalnie samochodów. Ruch uliczny jest lewostronny. Lepiej mieć przy sobie gotówkę, ponieważ karty kredytowe nie są tutaj powszechnie akceptowane. Najtańszy bilet, jaki udało mi się znaleźć, to bilet na 10 dni od 20 do 30 września z dwoma przesiadkami na każdą z dwóch stron. Jeśli chodzi o nocleg, to znacie mnie. Ja stawiam na budżetowe, a często i lepsze Airbnb. W tym przypadku proponuję skromny, lecz urokliwy apartament za jedyne 110 zł za dobę. Jeśli chodzi o wyżywienie, to ceny w sklepach są dosyć wysokie, ale Barbados żyje turystyką, więc nie ma co się dziwić. Na przykład piwo kosztuje od 3 do 4 dolarów, pizza od 5 do 7, butelka rumu 1 litr 18 dolarów, woda 0,33 litra 2,5 dolara, a posiłek w niedrogiej restauracji od 5 do 20 dolarów. Reasumując, za 10-dniowy pobyt, zakładając, że codziennie przeznaczamy na wyżywienie 20 dolarów barbadoskich, to będziemy musieli zapłacić około 3900 zł. Do tego należy dodać koszty komunikacji, opłatę lotniskową, wstępy do atrakcji, rozrywka i tym podobne. Myślę, że mając 4300 zł, spokojnie możesz się udać na 10 dni na Barbados. Ale pamiętaj, to tylko moja sucha kalkulacja, wszystko może się zmienić, a może i tobie uda się znaleźć coś tańszego. Jeśli tak, daj znać w komentarzu, a przypnę ci serduszko. Barbados z pewnością musisz odwiedzić jaskinie Harrisona, ogrody Hunte, jaskinie Animal Flower oraz przepiękną zatokę Carlisle. Na zakończenie trochę ciekawostek. Osoby w wieku od 10 do 17 lat mogą pić alkohol w obecności rodziców. Jest to jeden z 11 krajów na świecie, w którym nigdy nie odnotowano ujemnej temperatury.
Od 2008 roku 21 luty jest świętem narodowym znanym jako Dzień Lichany, gdyż to stąd pochodzi słynna piosenkarka, a jej urodziny świętuje cała wyspa. Jeśli mowa o pochodzeniu, to stąd właśnie pochodzi rum. Jest to ulubiony i najczęściej spotykany alkohol na Barbadosie. I to już by było na tyle ze wszystkiego, co potrzebujesz wiedzieć o Barbadosie. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw lajka, zasubskrybuj, by być na bieżąco i napisz, co sądzisz. A już za tydzień Belgia. Na razie.